W Kościele na Skale wierzymy, że całe Boże Słowo, cała Biblia jest natchnione. Natchnione przez Boga. I że ostatecznym autorem Pisma Świętego jest właśnie sam Bóg i zostawił to Pismo Święte dla nas. Po pierwsze, zostawił to Pismo dla nas po to, żebyśmy bazowali na nim swoje życie i dlatego też właśnie w Biblii szukamy odpowiedzi, co my z tym życiem mamy zrobić, jak ono powinno wyglądać. Ale wydaje mi się, że przede wszystkim chcemy tutaj szukać tego, kim Bóg jest. Chcemy poznawać jej autora, poznawać autora Biblii. O to nam chodzi. I na różne sposoby tutaj podchodzimy do studiowania tekstu tej księgi. Czasami są to krótsze, czasami dłuższe fragmenty. Często bywa, że przez wiele niedziel pochylamy się nad zawartością całej księgi. I dzisiaj rozpoczynamy, wydaje mi się, że dosyć trudną, może nieco dziwną nawet miejscami podróż. Księga Uwrót, której stajemy, jest nie mniej fascynująca, jak tak naprawdę jest skomplikowana. Jest zarazem bezpośrednia bardzo często, a do tego jednocześnie potrafi być niesamowicie złożona. I nie ukrywam, że dlatego wyjątkowo modlę się, by Duch Święty okazywał nam łaskę, by nas prowadził, pouczając o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Jednocześnie wierzę, że list do Hebrajczyków ukaże nam chwałę Chrystusa na wiele nowych sposobów. I to jest bardzo ekscytujące. To jest bardzo fajne. I myślę, że to jest coś, czego możemy oczekiwać. I jest tyle rzeczy, które chcielibyśmy wiedzieć o liście do Hebrajczyków, a których nie wiemy. Jest bardzo dużo rzeczy, które są zupełnie niewiadomą. Nie wiemy na przykład, kto napisał ten list. Przez wiele wieków podejrzewano o autorstwo Pawła, dlatego że apostoł Paweł wydaje się, że albo inaczej, w liście do Hebrajczyków odnajdujemy wiele motywów, które mogłyby na to wskazywać. Dzisiaj już raczej żaden biblista nie broni tej tezy. Jest wiele argumentów, dlaczego Paweł nie napisał tego listu. Nie wiemy, kto napisał, natomiast jednocześnie nie ulega wątpliwości, że Paweł w duchu przynajmniej w jakimś sensie jest tutaj obecny. Dlatego typuje się na przykład jednego z wielu współpracowników Pawła, na przykład Sylasa, Łukasza albo Apollosa. Jeden z ojców Kościoła, Orygenes w III wieku przed naszej ery, napisał, że kto rzeczywiście napisał ten list, jeden Bóg wie. Więc ja również nie jestem w stanie odpowiedzieć wam na to pytanie, ale wierzę, że kiedyś się dowiemy. Po drugie, nie wiemy, do kogo ten list został napisany i tutaj może zaraz ktoś się zgłosić, Piotr, do Hebrajczyków. Tak, to prawda, natomiast ta nazwa jest raczej taką tradycyjną nazwą. Tytuł, pod którym ten list funkcjonował w manuskryptach. Wiemy, że adresaci muszą doskonale znać Stary Testament, ten list kipi od Starego Testamentu wręcz, więc zakłada się, że słuchacze, oryginalni odbiorcy byli właśnie pochodzenia judeo-chrześcijańskiego. Natomiast no właśnie, nie wiemy, co to jest za społeczność, która tego słucha. Nie wiemy, gdzie oni są. Niemniej jednak w liście właśnie odnajdujemy, wydaje się, że to, co Jezus, czy ten motyw, o którym Jezus mówi w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, kiedy mówi, dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do gospodarza, który dobywa ze swojego skarbca nowe i stare rzeczy. I właśnie ten list jest takim listem. Mamy tutaj nowe i stare rzeczy. 37 razy Stary Testament jest cytowany. 40 razy pojawiają się inne aluzje. Jest 19 miejsc, gdzie Stary Testament jest podsumowywany. I w końcu jest 13 przypadków odniesień do kontekstu Starego Testamentu bez jakiegoś konkretnego cytatu. Mamy list całkowicie zanurzony w Starym Testamencie. Natomiast nie jest to Stary Testament. I to jest bardzo ważne. Znowu z tym się wiąże kolejna sprawa. Ten dokument funkcjonował jako list do Hebrajczyków, ale nie wiemy nawet, czy oryginalnie on był listem. Tak, poza pozdrowieniami pod koniec 13 rozdziału. Wygląda bardziej jak kazanie. Często pojawiają się tutaj zwroty. Autor pisze, że mówimy coś. Tak, mówimy, że świat, który ma przyjść, o którym mówimy, albo o tym mamy wiele do powiedzenia i tych aluzji jest dużo więcej. Wygląda na to, że ktoś może spisał czyjeś kazanie i w taki sposób ten list funkcjonuje. Nie wiemy, kiedy powstał ten list.
chociaż możemy choć trochę oszacować datę powstania, ten list wspomina o Tymoteuszu, który był współpracownikiem apostoła Pawła. Wspomina również o tym, że świątynia jako ta, no, świątynia w Jerozolimie raczej jeszcze funkcjonuje w czasie pisania tego listu. Świątynia została zburzona w roku 70. Więc około tego, więc przynajmniej przed tym, przed tą datą będziemy mogli datować ten list, ale nie wiemy do końca, kiedy on został napisany. Nie wiemy wielu rzeczy. Natomiast jedną rzecz wiemy i wiemy o tym liście na pewno. List do Hebrajczyków ukazuje nam chwałę, wyższość i wystarczalność Chrystusa na niepoliczalną ilość sposobów. Wydaje mi się, że bez porównania na tak wielką ilość sposobów, jak żaden inny list. I pomimo, że czasem robi to w bardzo skomplikowany sposób, to głęboko wierzę, że warto zadać sobie trud, żeby go zrozumieć. Dlatego, że Boże Słowo i w tym miejscu nas nie zawiedzie. Odkryjemy niezwykłe piękno i wieczną, ponadczasową chwałę naszego Pana i Zbawiciela. Więc zaczynając, spójrzmy na pierwszy werset tego listu. Autor mówi, że wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. I pierwszą rzeczą, która każe nam się tutaj zatrzymać w tym tekście, jest to, że zobaczcie, czasami przeoczamy to, ale to jest fundamentalny fakt. Bóg przemówił. Bóg przemówił. Bóg, Stwórca Wszechświata, największa, ostateczna, transcendentna istota w rzeczywistości. Bóg przemówił. Bóg nie musiał, ale Bóg przemówił. I wiecie, myślę sobie, że te słowa są ważne, bo wiem, jak często znajdujemy się w takich sytuacjach. Ja się znajduję często w sytuacji, w której myślę sobie, Panie Boże, dlaczego nic nie mówisz? Panie, dlaczego milczysz? Dlaczego wydaje mi się, że nie masz nic do powiedzenia? Boże, czy ty w ogóle tam jesteś gdzieś? Czy ja mogę liczyć na to, że czegoś się dowiem w końcu? Czy ja cię w ogóle obchodzę? I kiedy zaczynamy czytać ten list, te proste słowa, nie ma co ukrywać, napominają mnie. Pomimo tego, co może mi się czasami wydaje, Bóg mówi. No dobrze, ale skoro przemawiał wielokrotnie, to nie mógłby zatem powiedzieć czegoś do mnie? Skoro tak wielokrotnie przemawiał, to czemu nie możemy dołożyć do tego jeszcze jednego razu? I wtedy myślę sobie, że no tak, no przecież ja już na pewno wiem wszystko, co Bóg powiedział. Już doskonale znam Boże Słowo przecież. Już znam od podszewki wszystkie Boże Słowa zapisane w Jego Piśmie, prawda? Nie jest tak. Czy ja już tak dobrze poznałem Biblię, że wiem, że to, co Bóg tu powiedział, mi nie wystarczy, że potrzebuję jeszcze czegoś, że czekam, aż Bóg przemówi do mnie jeszcze inaczej, jeszcze lepiej, jeszcze bezpośredniej, bo już znam każde słowo Bożego świętego objawienia. Że potrzebuję więcej. Bóg mówi, wielokrotnie przemawiał i z Bożej łaski możemy dowiedzieć się, co powiedział. Ale zobaczcie, że to nie wszystko. Czytamy o tym, że Bóg przemawiał wielokrotnie, ale również wieloma sposobami. I myślę, przyjaciele, że to jest wspaniała wiadomość, bo może jesteście tacy jak ja i nie do końca poruszają was psalmy. No i to jest doskonała wiadomość, bo okazuje się, że Bóg przemówił też przez na przykład historię życia bohaterów wiary. No ale może narracje są takie długie, czasami nudne, czasami niezrozumiałe, może nie wywołują u nas emocji. No i okazuje się, że Bóg na przykład przemówił przez potężne proroctwa, apokaliptyczne obrazy. Ale to może być niezrozumiałe. No i okazuje się, że Bóg daje nam swoją mądrość w postaci przypowieści. Wielokrotnie i wieloma sposobami Bóg przemówił. Bóg nie jest milczącym Bogiem. Nie jest Bogiem, którego nie obchodzi komunikacja, który nie chce do mnie dotrzeć. Przemówił. I czytamy o tym, że dawnymi czasy przemówił do ojców, ale autor, i w tym momencie autor oczywiście ma na myśli starotestamentowy Izrael, ale co zatem mówi dalej? Drugi werset mówi, że ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna.
I teraz dowiadujemy się tu kolejnych rzeczy. Po pierwsze, autor stwierdza, że żyjemy w ostatnich dniach. Co to znaczy? Jak ostatnie dni mogą trwać przez ostatnie 2000 lat? A czy to nie jest lekko naciągane? No więc autor dzieli czas historii świata na dwa okresy. Mówi, dawne czasy, kiedy Bóg przemawiał do ojców. To jest pierwszy okres i ostatnie dni. Albo też inaczej, tutaj mamy ukresu tych dni, ale ostatecznie chodzi mu o ostatnie dni, kiedy Bóg przemówił i przemawia przez Syna. I po drugie, w Chrystusie Bóg przemówił do nas. To znaczy, że przemówił również do mnie i przemówił również do ciebie. I skąd to wiemy? No wiemy to na przykład dlatego, że autor sam wydaje się z trzeciego wersetu drugiego rozdziału, jeżeli chcemy tam zerknąć, że należy do drugiego pokolenia wierzących. Tak on mówi o tym, że Jezus przemówił, że Bóg przemówił przez Jezusa, że Bóg przemówił również przez apostołów, czy do apostołów, ale później mówi, że przemówił również do nas. Przemówił również do tych, którzy słyszeli. Bóg przemawiał kiedyś do Izraela, prowadząc go i składając mu obietnice, lecz teraz przemówił do Kościoła, który te obietnice dziedziczy. I to, przyjaciele, oznacza ostatecznie, że nie ma już niczego więcej. Oznacza, że Chrystus jest ostatecznym Bożym objawieniem. Że nie czekamy już na żadną zmianę, nie czekamy już na kolejną wersję, nie czekamy już na nowszy testament, nie czekamy na nowe informacje. Jedyne, co czekamy, to na powrót naszego Pana i Zbawiciela. I teraz, jeżeli macie swoje Biblię, to bardzo dobry pomysł i bardzo, bardzo dobrze, dlatego że będziecie mogli dobrze i dokładnie ten tekst śledzić, a dlatego że będziemy czytać jeszcze kolejne wersety, do czwartego tak naprawdę, i okazuje się, że autor listu pozwala Pismu Świętemu, przynajmniej temu Pismu, które on miał w swoim czasie do dyspozycji, czyli głównie Staremu Testamentowi, wytłumaczyć to, co mu chodzi. Nie będziemy mu przeszkadzać, będziemy śledzić tą jego linię argumentacji, więc spójrzmy na drugi werset. Czytamy, że autor mówi, że ostatnio, u kresu tych dni, czyli w tych ostatnich dniach, mówi, teraz mamy ostatnie dni objawienia, nie będzie już żadnego więcej objawienia, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy. I ta myśl o tym, że Syn jest dziedzicem wszechrzeczy, jest potem dalej rozwinięta od 4 do 8 wersetu. Więc sobie to przeczytamy. Więc autor mówi dalej, że Jezus stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek, tyś jest moim synem, jam cię zrodził. I znowu ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. I znowu kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi, niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. O aniołach wprawdzie mówi, aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia, lecz do Syna mówi, tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym, berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. Więc pierwszą rzeczą, na którą się dzisiaj pochylimy, kiedy będziemy patrzeć na Chrystusa, bo to będzie nasz główny cel dzisiaj, zobaczyć Jezusa. Wydaje mi się, że ten fragment zmusza nas do tego, żeby zobaczyć Jezusa. A pochylimy się nad tym, żeby zobaczyć Jezusa jako Syna i Dziedzica. I tak na marginesie, może zdążyliście zauważyć, że cały ten rozdział skupia się tak trochę na porównywaniu Jezusa z aniołami i ten cały rozdział będzie takim kontrastem Jezus kontra anioły, po to, żeby pokazać nam wyższość i wspaniałość Bożego Syna. Wracając jednak do tego, co próbuje właśnie pokazać nam ten tekst, spoglądamy na Jezusa, który jest Synem Boga. Spoglądamy na Jezusa, któremu jako Synowi należy się świat. Tylko ciekawe jest to, dlaczego mu się należy ten świat. Nie wiem, czy to zauważyliście, nie przegapmy tego, bo to jest niesamowicie ciekawe. Jaki jest pierwszy powód według autora, dla którego Jezus jest Bożym dziedzicem? Bo bynajmniej wcale, o dziwo, nie chodzi o to, że jest Bożym Synem. Zwróćcie uwagę, że w 5 wersecie autor cytuje 2 fragmenty Starego Testamentu. Psalm 2 i 2 Księgę Samuela, 7 rozdział. I
warto sobie zadać pytanie, co mają wspólnego ze sobą te teksty. Okazuje się, że zarówno psalm, jak i tekst Księgi Samuela są powiązane, dlatego że mają wspólną postać króla Dawida oraz zapowiadają jakąś postać Mesjasza. Psalm drugi, możemy przeczytać te słowa od 7 wersetu. Psalmista pisze: ogłoszę zarządzenie Pana, rzekł do mnie, synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. W drugiej księdze Samuela czytamy ten cytat w szerszym kontekście. Bóg mówi: uczynię wielkim imię twoje, jak imię wielkich na ziemi. Ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twojego łona, utrwale twoje królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Więc czego dowiadujemy się z tych tekstów? O co chodzi? Dlaczego Jezus dziedziczy wszechświat? Pierwszy dowiadujemy się tego, że Bóg nie kończy swojego planu na królu Dawidzie. A to znaczy, że nie kończy go na monarchii. To znaczy, że nie kończy go na systemie politycznym. To znaczy, że nie kończy go na tym, co człowiek jest w stanie zrobić. Dowiadujemy się, że będziemy potrzebować kogoś lepszego niż ludzkiego króla. Będziemy potrzebować kogoś, kto jest doskonalszy. Bóg obiecuje Dawidowi królestwo, ale okazuje się, że królestwo potomka Dawida nie jest z tego świata. Bóg posyła swojego własnego syna jako obiecanego króla. Tak więc to w Jezusie wypełnia się obietnica dana Dawidowi i Jezus odziedziczył świat, ale tak jak mówiłem wcześniej, zauważcie, że to się nie dzieje od razu. Jezus nie dziedziczy świata dlatego, że jest Synem Bożym, co się może wydawać nieintuicyjne, ale to nie jest automatyczne, to nie jest zawód syn, jak czasami się może posługujemy takimi żartami. Jezus odziedziczył świat dlatego, że on najpierw ten świat odkupuje. Dlatego, że staje się Zbawicielem, dlatego, że ten świat potrzebuje Mesjasza, dlatego, że grzeszni ludzie potrzebują Odkupiciela. Dlatego, że ty i ja jesteśmy w potrzasku naszego grzechu bez Chrystusa. Jezus dziedziczy świat, dlatego, że ten świat odkupuje. I dalej tę prawdę tłumaczy dosyć enigmatyczny 6 werset, który mówi o tym, że Bóg ma wprowadzić pierworodnego na świat. I długo by nam zajęło, żeby tłumaczyć, dlaczego autor akurat w ten sposób buduje ten werset. Natomiast nie chodzi tutaj, wbrew pozorom, co się może wydawać intuicyjne, nie chodzi tutaj o narodziny Jezusa na ziemi. Ten wers bardzo mocno swoją formą nawiązuje do wejścia Izraela do ziemi obiecanej. I jeżeli byśmy bardzo mocno studiowali ten tekst, to zrozumielibyśmy to, a mam nadzieję, że po prostu jakoś w swoim sercu mi zaufacie. Ale kiedy Izraelici wychodzą z domu niewoli i zostają wprowadzeni ze śmierci do życia, zostają wprowadzeni na świat w Księdze Powtórzonego Prawa i autor nawiązuje do tej sytuacji i mówi, że w ten sposób syn przez Boga zostaje wyprowadzony ze śmierci do życia, zostaje wprowadzony na świat po zmartwychwstaniu. Innymi słowy, autor próbuje nam pokazać zmartwychwstałego i uwielbionego Chrystusa i maluje przed nami ten pełen chwały obraz, obraz, który jest absolutnie zachwycający, kiedy Bóg wprowadza w swoją chwałę Zbawiciela, tego, który pokonał grzech i okazuje się, że Jemu się należy wszelka chwała, Jemu mają oddać pokłon wszyscy aniołowie Boży. Nie ma nikogo ponad Niego. Nikt Mu nie dorównuje. Jemu należy się cała chwała, dlatego, że odkupił Kościół, uratował mnie, uratował Ciebie, Jemu, który jest moim Zbawicielem i obiecanym Mesjaszem. Należy się cały świat właśnie z tego powodu. On odkupił Kościół. On przez swoją ofiarę odziedziczył świat, do którego ma prawo. No i w tym wszystkim pojawia się pytanie, czy ja widzę takiego Jezusa? Czy widzę takiego Chrystusa? Chrystusa w chwale, Chrystusa uwielbionego, Chrystusa, któremu należy się wszystko. Dlatego, i to jest pierwszy powód, nie mówię, że to jest jedyny powód, ale to jest pierwszy powód, to jest niesamowicie ciekawe, że to jest pierwszy powód, który autor podaje. Chrystus, który odkupuje świat, zwycięża go, ma go teraz na własność.
I czy mój problem czasami nie polega na tym, że może czasami nie widzę Chrystusa właśnie w taki sposób? Nie widzę Chrystusa uwielbionego. Nie widzę Chrystusa w chwale. Idąc dalej, autor mówi, przeczytajmy drugi werset, znowu cały. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Chciałbym się odnieść do tej końcówki wersetu drugiego. Dowiadujemy się, że to przez Jezusa Bóg tworzy wszechświat. I dziesiąty werset właśnie o tym mówi. Autor mówi, cytuje Stary Testament i mówi, Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. Więc dowiedzieliśmy się o tym, że Jezus jest synem dziedzicem, nie bez powodu. Ale po drugie, dowiadujemy się o tym, że Jezus jest stworzycielem świata. Jezus jest wywyższony dlatego, nie tylko dlatego, przepraszam, że odkupił świat. Ale on ma prawo do tego świata, dlatego, że on go stworzył. I kiedy czytamy o Bożym stworzeniu w Księdze Rodzaju, widzimy, że Bóg tworzy i porządkuje świat. W jaki sposób on to robi? Czytamy, to jest bardzo obrazowe, dlatego, że Księga Rodzaju mówi, że Bóg przemówił i coś się stało. I przez tysiące lat wydaje się, albo wydawało się, że Bóg był samotny w tym dziele stworzenia. Może Księga Joba trochę sugeruje, że coś aniołowie się kręcili i oglądali, co się dzieje. Ale Bóg był samotny w tym dziele stworzenia. Tak się wydawało. Ale okazuje się, że widzimy tutaj to, widzimy u apostoła Jana, że Bóg wcale nie jest samotny. Apostoł Jan w swojej Ewangelii w pierwszym rozdziale na samym początku pisze, że na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga i wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Dokładnie ta sama myśl. Jezus jest Bożym Słowem. Jezus jest tym, przez kogo Bóg kreuje rzeczywistość. Sam Syn tworzy tą rzeczywistość. Świat, w którym żyjemy, to nie tylko Jego własność, ale przyjaciele, to również Jego dzieło, to świat, który On sam stworzył, który powołał do istnienia, który stworzył w taki sposób, jaki chciał. A to oznacza, i to jest ważne, że ten świat, ale w konsekwencji, ty, ja, my, jesteśmy stworzeni przez naszego Wybawcę. Przez naszego Stwórcę i Wybawcę. I wiecie, to jest naprawdę ważne, dlatego że to oznacza, że sam Jezus Chrystus od początku, od stworzenia nadaje nam kształt, nadaje nam tożsamość. Ten sam Jezus, który nas tworzy, ma również moc odkupić nas z grzechu. Ma moc dokończyć tego ogromnego, szerokiego i pięknego dzieła stworzenia. Ma moc stworzyć nas, w cudzysłowie, na nowo. Uczynić rzecz nową. Zmienić nasze serce. Ze starego, martwego człowieka ożywić kogoś nowego. I On dokładnie wie, kim jesteś. Dlatego, że Cię stworzył. Wie, jaki jesteś. Wie, czego pragnie Twoje serce. Wie, czego naprawdę potrzebujesz. On zna Cię od zawsze. On, Stworzyciel Świata. On, który się naprawdę dobrze zna na tym, co stworzył. On określa Ciebie. I dlatego to właśnie w Zbawicielu, który jest Stworzycielem, jesteś w stanie znaleźć prawdziwe spełnienie i prawdziwą satysfakcję. On jest naprawdę tym, czego potrzebujesz w życiu. On jest tym, który potrafi odpowiedzieć na pytanie, kim jesteś, jaka jest Twoja tożsamość, jaki jest sens Twojego życia, dlatego że On stworzył Cię raz i ma moc stworzyć Cię po raz drugi. Kiedy umiera na krzyżu, kiedy dokonuje się ofiara i kiedy my przez wiarę przychodząc w Chrystusie do Boga, przychodzimy jako nowy człowiek, jako nowe stworzenie. On jest Stworzycielem świata, On jest Stworzycielem mnie. Czytamy dalej trzeci werset. Jezus jest odblaskiem chwały, odbiciem Bożej istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Jedenasty werset porusza dokładnie ten sam motyw, więc znowu poruszamy się tak troszeczkę skokowo. Autor mówi, znowu cytując Stary Testament, one przeminą, ale ty zostaniesz
I wszystkie jako szata zestarzeją się i jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie i przemienione zostaną, ale tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata twoje. Więc dowiedzieliśmy się po pierwsze, że Jezus jest dziedzicem. Po drugie, że Jezus jest stworzycielem świata. I po trzecie, że Jezus jest odwieczny z natury. Jedno z ostatnich zdań tego listu brzmi: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. I to jest kolejna rzecz, w której objawia się wielkość, wyższość, wspaniałość, piękno Chrystusa. Jego boska natura, Jego wieczność, Jego ponadczasowość. Syn Boży nie ma początku, Syn Boży nie ma końca. Podobnie jak Ojciec i Duch Święty. Syn Boży nigdy nie przeminie. No i to jest tylko teologia i co z tego? A to oznacza, że nie przeminą Jego słowa. To oznacza, że jeżeli Jezus coś powiedział, to On jest Panem tego świata i On nigdy nie przestanie nim być. To oznacza, że możemy Mu zaufać. To oznacza, że Jego obietnice nie przeminą. To oznacza, że to, co powiedział do mnie, Jego słowo jest prawdziwe. Ono nigdy nie przeminie. Jezus jest ostatecznym Bożym objawieniem. A to oznacza, że możemy Mu zaufać. Dlatego, że nie okaże się, że jednak Bóg zmienia zdanie. Nie okaże się, że jest jednak coś więcej. Nie okaże się, że nagle coś trzeba jeszcze dorobić. Że jeszcze coś musi być wykonane. Że dzieło zbawienia jest jednak niepełne. Że Bóg musi jeszcze objawić nam coś nowego. Jezus, przez którego Bóg przemówił, jest wieczny. Jest odwieczny. Jest ponadczasowy. Chrystus, ten, który pokonał śmierć, pokonał grzech, stworzył i odkupił świat, On jest wieczny i nie przeminie. I dlatego możemy Mu zaufać. I tekst mówi nam dalej. Trzeci werset. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Bożej istoty i podtrzymuje słowem, wszystko słowem swojej mocy, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. I 13 werset, po raz kolejny i ostatni już, przynosi nas do starotestamentowej rzeczywistości, która właśnie oddaje tę myśl. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedyś: siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek stóp twoich. Czy aniołowie nie są służebnymi duchami posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Więc mówiliśmy o tym, że Jezus jest dziedzicem, że jest stworzycielem naszym i świata. Mówiliśmy o tym, że jest odwieczny z natury, że ma boską naturę. I w końcu, na koniec, Jezus w tym tekście widzimy, że jest uwielbiony po prawicy Ojca. Ostatnią rzeczą, której uczymy się dzisiaj o wyższości Syna Bożego, jest Jego wieczne, chwalebne miejsce. Jezus zasiada po prawicy Ojca. I zauważcie znowu, że gdy to następuje, autor zaznacza: dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu. Co to znaczy? Wydaje się, że idea, którą tutaj autor próbuje nam pokazać, to jest to, że nie ma chwały bez ofiary, tak? Nie ma uwielbienia bez poświęcenia, nie ma wywyższenia bez pozbycia się tego, co jest dla nas cenne. Jezus zrobił, dokonał najwyższego poświęcenia. Ale jeżeli chcemy Go naśladować, to jest droga chrześcijanina. Nie ma chwały bez ofiary, bez poświęcenia, bez zaparcia się samego siebie. I w Chrystusie widzimy tą wieczną rzeczywistość. I wiecie, okazuje się, że po całym tym cierpieniu i walce, po krwi, pocie, po śmierci, po bólu, Jezus jest u Ojca. I to jest piękne, dlatego że, wiecie co, myślę sobie, że to oznacza, że jeżeli idziemy w ślady Chrystusa, to On jest już u Ojca i On tam na nas czeka. My, którzy jesteśmy w Chrystusie, wraz z Nim możemy oczekiwać wieczności i wiecznego życia. To po pierwsze. Po drugie jednak te wersy przywołują niesamowite echa Starego Testamentu, a między innymi tego, co mówi prorok Daniel, który jako jeden z pierwszych widzi tą rzeczywistość i mówi o tym, że
widzi i relacjonuje w 7 rozdziale Księgi Daniela, jeżeli ktoś chce sobie tam zerknąć w wolnym czasie, widzi Syna Człowieczego, który przychodzi przed tron Najwyższego, by odziedziczyć chwałę i władzę. I prorok Daniel widzi to, nie do końca chyba jest w stanie jeszcze zrozumieć, kiedy to ma nastąpić i co to znaczy. Tak, ale widzi, że widzi tą rzeczywistość, w której Syn Człowieczy, Jezus, przychodzi przed tron Najwyższego. I kiedy Jezus jest stawiony na sąd, na przykład w Ewangelii Marka, w ostatnim dniu swojego życia odpowiada arcykapłanowi takie zdanie, mówi mu: ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Bożej. Mówi: wysłać mnie na śmierć. Ale to jest droga do chwały. To, co Daniel przewidział, wy ujrzycie to, co się, to, kiedy się będzie wypełniać. I ostatecznie rzeczywiście tak jest. Docieramy do tego tekstu w liście do Hebrajczyków. Okazuje się, że ta rzeczywistość jest obecna. Że Bóg mówi do Jezusa: siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek stóp twoich. Jezus zwyciężył, Jezus siedzi po prawicy Ojca. My możemy za Szczepanem powiedzieć, znowu nawiązując do tego samego motywu: widzę otwarte niebo i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej, ponieważ On już zwyciężył i to już się dokonało. On już tam jest. Już na nic nie czekamy. Jezus jest uwielbiony, pokonał śmierć, zwyciężył grzech, zmartwychwstał, odkupił Kościół i zajął należne mu miejsce u prawicy majestatu Boga. Więc Jezus, widzieliśmy go dzisiaj jako Syna i Dziedzica, widzieliśmy jako Stworzyciela świata, który nadaje nam tożsamość, który zna nas, który potrafi tworzyć w nas nowe życie. Widzieliśmy go jako odwiecznego z natury, uwielbionego po prawicy Ojca. Na koniec jeszcze chciałbym, żebyśmy pochylili się już dosłownie krótko nad ostatnimi wersetami, które dzisiaj czytaliśmy z drugiego rozdziału listu do Hebrajczyków. Zobaczcie, co autor, albo inaczej, zobaczcie, że ten cały pierwszy rozdział służy autorowi, żeby pokazać nam jedną ważną prawdę. Mówi: dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy. Dlatego, że Jezus jest tym, kim jest. Dlatego, że jest tak bardzo uwielbiony, tak wielki, tak godzien chwały, tak piękny. Dlatego musimy tym baczniejszą uwagę zwracać na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeżeli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Mam nadzieję, modlę się o to, że zobaczyliśmy dzisiaj wspaniałość Chrystusa, że zobaczyliśmy, jak wielki jest, o ile znamienitszy od aniołów. A skoro jest większy od aniołów, skoro jest większy od proroków, to wiadomość, którą przekazuje, jest większa, jest pełniejsza, jest piękniejsza, jest wspanialsza, jest ważniejsza. I przyjaciele, spójrzmy na Chrystusa, na Jego wielkość, na Jego wspaniałość, na Jego doniosłość. Spójrzmy na Tego, który umarł za nas na krzyżu. Spójrzmy na Bożą wiadomość o grzechu, łasce i zbawieniu. I modlę się, byśmy patrząc na ukrzyżowanego Chrystusa, nie zlekceważyli tego, co niesie ze sobą krzyż. Nie zlekceważyli ogromnej ofiary, cierpienia, ale i chwały oraz dostojeństwa Tego, który umarł, ale żyje. Modlę się, byśmy spojrzeli na ukrzyżowanego Chrystusa i widzieli jednocześnie Jezusa w cierpieniu, aż żebyśmy nie przeoczyli Syna w chwale. On jest uwielbiony. Ten pierwszy rozdział pokazuje nam i mówi: spójrzcie na Chrystusa, zobaczcie, jakim On naprawdę jest. Inaczej, bracia, siostry, może zboczymy z drogi. Podsumowując, ostatni już raz, pamiętajmy i zobaczmy Jezusa, który jest Synem Dziedzicem. Synem Dziedzicem dlatego, że odkupuje świat, który jest Stworzycielem świata, któremu należy ten się świat, dlatego, że On jest Jego od samego początku.
Ale on na tym nie przestał. On odkupuje Kościół z jego grzechów. On jest odwieczny z natury. On jest zawsze na wieki jeden i ten sam. Dlatego możemy mu zaufać. I w końcu on jest po prawicy Ojca. Nic nie wymyka mu się z rąk. Nic nie wymyka mu się spod kontroli. On siedzi po prawicy majestatu Boga. I chciałbym zakończyć słowami, które otwierają trzeci rozdział tego listu. Parafrazując je nieco. Przeto bracia święci, siostry święte, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca waszego wyzwania. Zważcie na Jezusa, posłańca naszego wyznania. Zważmy na Niego. Niech nam Bóg w tym błogosławi. Niech Bóg ukaże nam piękno Chrystusa. Bądźmy nim zachwyceni. Zwróćmy swój wzrok na Jezusa. Amen.